Póki co, przed wynikami i zanim zaproszę nam tutaj do nas gości specjalnych, którzy bardzo mocno przyczynili się do tego, że to wydarzenie w tym roku, czyli 11. edycja Thousand Lakes Dance Cup odbywa się tutaj, w hali Urania w Olsztynie. Ale o tym już za momencik. DJ Function na pewno teraz zapoda jakiś bardzo sympatyczny beat, żeby mógł uraczyć publiczność, która dopiero się pojawiła oraz tych, którzy obserwują nasze wydarzenie już od jakiegoś czasu. Można było uraczyć ich słowem mówionym. Tak, to jest bardzo... Pani się tak śmieje zawsze? Bardzo dobrze. Co tam masz? Wow! Ale fajnie! Ale fajnie! Ale awa, 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 ale fajnie! Awa, 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 ale fajnie! Ale się tu fajnie dzieje i na pewno ta pani się tu mocno śmieje. Mam ogromną nadzieję, że to ciągle się rozwija, a ona znowu na pierwsze miejsce wbija. Nie wiadomo czemu tak się stało, ale to Wiktoria, która tańczy chyba dobrze, doskonale. Czy chcesz tańczyć? Ej, ona biega sobie tak bardzo dobrze, bo rodzice ją puścili samopas. Ale pan tam dokładnie też bardzo mocno chyba podoba się fresh. Ta nawijka ciągle tak tu leci i do starszych, do seniorów i do dzieci. Bardzo gratuluję tych projektów, co rozwijają Akademię Trzeciego Wieku. I żeby więcej było takich rzeczy, o to trzeba tu zadbać, człowieku. Więc to jest miasto Olsztyn i wszyscy w tym momencie mogą skakać i do tego mogą rękami machać. Uśmiechnięta jest każda miska. Oczywiście to w tym momencie się tutaj mi ciska. Kolejne słowo, ale z głową tak. Pytanie, co ty tam w tym kubełku masz? Dobra, popcorn, już się bałem, że to nie tak. Ale na szczęście tu mamy i też kolejną ekipę zapraszamy. Wszyscy mogą skoczyć na parkiet, bo to roztańczenia jest w tym momencie warte. Chodźcie i skaczemy sobie, bo każdy ma w tym momencie taniec w głowie. Rozkręcamy tą imprezkę, więc lecimy z tym skutecznie. Jest DJ Function i tu gramy. W tym momencie dopiero ten temat zaczynamy, odpalamy. Ale teraz jeszcze fakt, jest koleżanka. Pytanie, skąd jesteś tak? Powiedz mi na ucho, bo nie wiem sam. Nie będę przerywał tego, już wiesz jak zrobić to, musisz powiedzieć miasto swoje, bo ja się freestylu nie boję. Więc w tym momencie koleżanka z Olsztyna na pierwsze miejsce szybko wbija. Pokazujesz kroki, oni powtarzają je i wszyscy bawią się. Let's go! Let's go! Wszyscy robią te same kroki co koleżanka. Bardzo dobrze. Hop, 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 hop. Yes! Tak się bawi właśnie młodzież. W sumie dzieci, no. Okej, zawodniczka z galaktycznego funku. Jak masz na imię? Jak? Julka, teraz zmiana. Julka teraz wchodzi do gry. Uwaga! Proste kroki, Julka. Dobra. Super. Słuchajcie, a teraz w oczekiwaniu na wyniki robimy tutaj korytarzyk. Stajemy po dwóch stronach. Znacie się naprzeciwko, czy nie? Okej. Czy ktoś wie, co to jest Soul Train? Zobaczcie, jedna osoba z tej strony, druga z tej. Wchodzi na środek i wykonujemy ten sam ruch. I szerszy korytarz. Ale po dwie osoby. Po dwie osoby. Nie. Ty i ty. I wymyślacie jakiś ruch, ale jakiś inny, dawać. Koleżanka i koleżanka, lecimy. Jakiś ruch, ale szerzej. Lecimy dalej. No, ty i ty. Uwaga, weźcie Wiktorię. Dobra, Wiktoria i Popcornowa, lecisz. No dawaj. Dobrze, i lecisz z koleżanką od maski. Dawaj. Lecisz, nie jesteście ze sobą z ekipy, znasz koleżankę? To się z nią poznaj i lecicie we dwie. Let's go! Szerzej! Więcej miejsca! I idziemy, dwie kolejne osoby, raz i dwa. Właśnie tak! I proszę bardzo, raz i dwa. Nie można brać koleżanek z ekipy. Lecimy, sami! Cause it's all about money, ain't a damn thing funny.
To jest, słuchajcie, Soul Train. Dobra, wszyscy idą po kolei, let's go! Ale ruszyli! Dance to the beat, shuffle my feet, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. Uwaga! Wszystkie ręce w górę! Hop, 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 money, ain't hop, a damn hop, thing funny. Okay. Shuffle my feet, cause okay, it's all about money, function! Ain't a damn thing. Słuchajcie, bardzo ważna informacja teraz dla was. Drużyny zostają na parkiecie, siadają sobie. Zróbcie, wszystkie drużyny wchodzą na parkiet i sobie siadają, bo będziemy ogłaszać wyniki za chwilę. Tylko tak, odsuwamy się tutaj po środku. Nie może być nikogo po środku, na długą odległość. Nie może być nikogo jeszcze dalej, bo tu będą robione zdjęcia. A przy wręczeniu nagród pomogą nam dwie osoby, które wam wcześniej wspomniałem, że bardzo mocno przyczyniły się do tego, że to wydarzenie ma miejsce tutaj, w Olsztynie, w hali Urania. A jest to dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Jerzy Litwiński. Wielkie brawa! Oraz jest z nami poseł na Sejm RP 10 kadencji, pan Paweł Papke. Brawa! Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. I będą panowie nam tutaj pomagać? Dobrze. Matko jedyna. Niezłe wsparcie. Dobrze, zobaczmy. Ja nie wiem, kto wygrał. Już dobra, już wiem. Na razie, tak, będą dyplomy za miejsce. Mamy już, gdzie jest ekipa od dyplomów? Jest, mamy to, piąte, ósme, ex aequo. Są to cztery osoby. Jest to Kacper Bielicki, Emilia Kwaśny, Inga Wasikowska i Witkowska Hanna. To jest ekipa, która zgarnęła ex aequo, piąte, ósme. Mamy dyplomy, piąte, ósme? Super. Dyplomy tutaj, piąte, ósme. I ustawiamy się, uwaga, obok trzeciego miejsca, robimy sobie zdjęcie. Uwaga, ale stańcie sobie tutaj obok i teraz tak, ja już chciałem na pierwsze miejsce. Czwarte miejsce, Maja Makurat. Gdzie ty, Maja, jesteś? Słuchajcie, cofamy się do tyłu, bo nasz fotograf musi mieć miejsce i nasza ekipa. Trzecie miejsce, Zuzanna Seremak. Drugie miejsce, Weronika Caudiero. I miejsce pierwsze, Noemi. Jury, zapraszamy. Jury do zdjęcia, zapraszam jury. Zapraszam też pana dyrektora. Zapraszam jury. Teraz uwaga, zdjęcie z jury w tej chwili. No i to jest piękne. Brawa! Dziękujemy i uwaga, teraz kategoria solo 12-15. Ex aequo, piąte, ósme miejsce. Maja Rowicka, Mateusz Żak, Synik, Liliana, Karolina Bukowska. O, widzę, pan Paweł tutaj by potańczył co nieco. O, czyli coś czuję, że na 12 edycję będzie solóweczka. Bardzo dobrze, trzeba się bawić. Prawda? Ale ładnie ocenione, wszystko szybko, sprawnie, no tak może być. Wybrane formacje, zaraz się dowiemy kto.
Pan dyrektor widział, jak w ogóle wygląda imprezka? Fajne rzeczy, prawda? A, to ja wiem. Ale to jeszcze zobaczymy. Uwaga! Magdalena Drewa, miejsce czwarte, miejsce trzecie. Michalina Wiśniewska, miejsce drugie. Izabela i miejsce pierwsze. Notolia! Natalia Urbańska z Olsztyna. Za pierwsze miejsce semestr nauki języka angielskiego. Wielkie brawa. Przypominam, że jest to nauka języka angielskiego od naszego sponsora. Gdzie jest drugie? Gdzie jest drugie? Izabela gdzie jest? Nie ma Izabeli, no. Izabela gdzieś zniknęła. Przypominam, że to British School ufundował tą nagrodę. Zróbcie dla nich hałas. I zapraszam do zdjęcia. Chodźcie wszyscy razem. Jury. Zapraszamy ekipę całą. Pana dyrektora oraz organizatorkę. Brawo! Okej. Okay. Może duety teraz. Tak, duety. Nie? Nie ma problemu. Tak, formacje do lat 11. Wyróżnienie. Debiuty. Wyróżnienie trafia do ekipy. I ekipa, która dostaje wyróżnienie, czeka na miejscu, spokojnie, chociaż dobra, wyróżnienie wręczymy też. Little Beats! Wyróżnienie! Wyróżnienie dla Little Beats. Wyróżnienie, tu można odebrać. Wyróżnienie zgarnia też ekipa Force Energy! I uwaga teraz miejsca. Czwarte miejsce trafia do JDPH6! Trzecie miejsce zapraszamy na podium. Jest to ekipa B2B Smooth Squad! B2B, zapraszamy na trzecie miejsce. Zróbcie miejsca z deka, B2B będzie zaraz tańczyć breaka. Dajcie im przejść. Drugie miejsce zgarnia Galaktyczny Funk! I co za tym idzie? Pierwsze miejsce trafia do Joanna Stars! I zapraszamy do zdjęć. Nagrody. Uwaga, cofamy się do tyłu. Cofamy się do tyłu. Cofamy się do tyłu. Cofamy się do tyłu, bo nie można zdjęć zrobić, słuchajcie. Czy nasz fotograf zrobił zdjęcie? Prawdopodobnie. I uwaga, formacje do lat 11, wyróżnienie trafia do ekipy Force Kids. Wyróżnienie trafia do ekipy Mini Mix. I teraz czas na podium. Trzecie miejsce zajmuje ekipa Funky Kids. Funky Kids na trzecie miejsce. Drugie miejsce trafia do ekipy Rhythm Kids.
pierwsze miejsce JDS Flow! Lecimy, lecimy, pierwsze miejsce! Pierwsze miejsce, specjalny bon. Wielkie brawa! Bon o wartości 700 zł. JDS Flow! I zapraszamy do zdjęcia. Zdjęcie? Że ja? Spokojnie. I brawa, brawa! I uwaga! I uwaga! Czas na duety! Function! A little bit down! I czas na duety! Duety! Do lat 11! Trzecie miejsce! Pola Budnik, Marcelina Typa! Drugie miejsce Amelia Szczecina i Adela Wardziak. I miejsce pierwsze Nadia Indyka i Emilia Berus. Gotowe! Wielkie brawa! Słuchajcie, brawa! Brawa raz jeszcze dla wszystkich! I przypominam o tym, droga młodzieży, drogie dzieci, że sprzątamy ze sobą salę. Zabieramy swoje butelki. Wszystko bardzo serdecznie wam dziękujemy. To był pierwszy blok, blok A. Dziękujemy. Dziękujemy za obecność i widzimy się o godzinie 14 na bloku B. Także do zobaczenia.